co prawa odkupienia. Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy, słowa żywota. Będą droga zawężów prawca całej ziemi. Daj Kościołowi moc jego słowa, by wysłuchaj Pani modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Pokój i dobro, 24 stycznia 2024 roku, piękna data, poranek w stolicy Meksyku. Jesteśmy tuż przed wyjazdem do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Zabieramy wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę, ale niech Bóg też przyjmie wszystkie Wasze intencje, tych wszystkich, którzy oglądacie nasze relacje z Bogiem. Wreszcie do mamusi. Ej, czerwone. Czerwone. Jan Paweł II zdobył po prostu ich serca. Odbył 5-krotnie wizyty swoje w Meksyku i 4-krotnie był w Bazylice. Także możemy zobaczyć tutaj jego pomnik. Meksyk zawsze wierny. Meksyk zawsze wierny, zawsze ma właśnie matkę. Co significa Tepeyac? Significa Cerro Maliz, porque hay un Tepeyac allá por Puebla, que tiene esa configuración. Pero aquí más bien sería Cerro Punta, Punta del Cerro, y todavía mejor, Cerro Corazón, Corazón del Cerro, Tepeyac es lo que significa. Y precisamente en ese lugar del amor de Dios, donde ella, que es madre de la obra, no son la raíz de la cultura indígena, son los que están bien sustentados, la raíz de la sabiduría y la autoridad de ese gobierno. Informar con honradez y verdad y conocer a los periodistas cristianos aquel celo ardiente y aquella mansedumbre suave que resplandeciera en San Francisco de Sales, por él. Todo esto, Padre bueno. Thank you.
mirando, como lo han venido haciendo desde los tiempos. Thank you.
Mundo stres. Ale zasłania. No to dziewczyny, razem. Okay. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przez stawiennictwo świętego Michała Archanioła, aniołów świętych, wzywając opieki Matki Bożej, błogosławię ten posiłek i nas wszystkich. Panie Jezu, naucz się, dziel się chlebem i radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Una poca de gracia entre música y arriba.